Tę piosenkę dedykuję wszystkim tym, którzy podobnie jak Gen nie płacili na orków i wciąż tego nie robią. Mam nadzieję, że tam jesteście bracia i siostry i trzymacie się razem, więc zaczynamy! Szarogrzywy, to moje imię, być może już poznałeś moją piękną żonę Miję, ale do sedna przejdźmy, bo czasu mam malutko, więc będę starał się tu mówić naprawdę krótko. Jestem Gen, stary ze mnie gość, ale wciąż się zwracaj do mnie, per królewska mość. Nie masz dość? To doskonale, ponieważ pora teraz na me wywody małe. Orkowie, no cóż, przyszli z nienacka i tak powstała nasza królów wielka schadzka. Przymierze postanowiliśmy założyć, by front przeciw hordzie wspólny utworzyć. Pomogłem, bo tak po prostu chciałem, przecież i tak do stracenia nie tak dużo miałem, ale wysłałem armię raczej symboliczną, co spotkało się z opinią krytyczną. Przecież nie chciałem się zeszmacić, a tym bardziej na orków zbyt dużo płacić, więc wierzyłem, że armie me, chociaż nieliczne, to pewnie były całkiem strategiczne. Kilka bitew i Alterak zdrada, ale i na to znalazła się Gilneańska Rada. Gilneas uderzyło niczym wielki młot, rozgniatając ten zdradziecki Perenolda miot. Dlatego, gdy chciano moich pieniędzy, rzekłem, że pojebało do kurwy nędzy, więc twierdziłem, że przymierza się pozbędę, ale na orków wciąż płacił nie będę. I tak wtedy pomyślałem, że pora oddzielić się od świata wałem. Niestety chyba, no cóż, zapomniałem o wioskach, co na północy przecież posiadałem. Crowley zaczął się ze mną kłócić, ludzi wokół siebie próbował zbałamucić. Na koniec rozkazom mym się postawił i rebelię wielką mi pod bramą wystawił. Na szczęście problem ten również załatwiłem i od tej pory już za murem tkwiłem. I chociaż ludzie byli niezadowoleni, to na orków nic nie poszło, przecież z ich kieszeni. Niestety radość niedługo trwała, bo upadła Lordaeronu na północy chwała. Nie umarli, potem na nas ruszyli, musiałem więc coś zrobić, by nas nie urządzili. Arugal, czarodziej to był podły, lecz w zamku jego worgeny swój żywot wiodły i to one wojnę nam wygrały, niszcząc przy tym Pyrrhut. Lecz koszt to był małej worgeny, jednakże i nas zdradziły. W Gilneas swój domek niestety uwiły i uderzyły na nas całą swoją parą. Niektórzy uważali, że to było karą, ale chciałbym być szczery z wami teraz. Wszystko, co robiłem, robiłem dla Gilneas. Poza tym, wolałem już chyba worgenów armię, niż by ludzie mówili, że za swoje orków karmię. Na koniec Sylvanas, suka ta podła, która nie umarły żywot bez sensu swój wiodła, podbiła Gilneas me ukochane, tworząc w moim sercu głęboką ranę. I chociaż to nie jest żadnym sukcesem, rzec by można było, że przegrałem z Kretesem, ale jedno przyznać mi przecież musicie, na orków nie płaciłem przez swe całe życie. Na orków nie płaciłem przez swe całe życie. Na orków nie płaciłem przez swe całe życie.